Ender jest tak zdesperowana, gdy widzi Dogana patrzącego na zakochaną Yildiz, że natychmiast udaje się do ginekologa i mówi, że chce jak najszybciej zajść w ciążę, aby móc trzymać Dogana blisko siebie. Zobaczcie, co będzie się działo w 443 odcinek serialu Zakazany Owoc. Będzie można obejrzeć wtorek 9 kwietnia 2024 roku. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 17:15. W 442 odcinek serialu Zakazany Owoc Ender planuje udowodnić Doganowi, że zaręczyny Engina i Caimpa są fałszywe. Czy Yildiz odkryje plan Ender? W skrócie, co dzieje się w 443 odcinek serialu Zakazany Owoc? Ender próbuje zdemaskować Caimp, że jej zaręczyny z Enginem są fałszywe, ale napotyka trudności, ponieważ Yildiz jest o krok przed nią. Ender jest tak zdesperowana, gdy widzi Dogana patrzącego na zakochaną Yildiz, że natychmiast udaje się do ginekologa i mówi, że chce jak najszybciej zajść w ciążę. Yildiz mówi Doganowi, że Ender wynajął mężczyznę, aby oczernił jej siostrę. Dogan w to nie wierzy, a Yildiz i Asuman myślą, że został zaczarowany i wpadają w komiczną sytuację. Ender spotyka Handan i prosi ją o pomoc, oferując w zamian coś, czego Handan nigdy nie odmówi. Kumri nadal odwiedza lekarza na ostrym dyżurze i udaje biednego, Caimp udaje się z Bulentem do restauracji. Przechwala się, że miejsce, do którego ją zabiera, czeka od miesięcy, ale gdy usłyszą nazwę, od razu je załatwia. Jaki jesteś ważny, trudno nie być pod wrażeniem. Odpowiada Caimp. Caimp i Bulet przybywają do restauracji, gdzie spotyka się z nimi Emir i parkuje samochód Bulenta. Caimp udaje, że nie zna Emira. Bulent pyta Caimp, czy podoba jej się to miejsce, a ona odpowiada, że tak. W tym momencie przybywa Emir i mówi Bulentowi, że jego samochód się zamknął i powinien jechać z nim. Bulent i Emir wysiadają i docierają do samochodu, w którym czeka na nich Sedai. Sedai wsadzili Bulenta do samochodu, a Emir powiedział mu, że zostanie z nimi przez jakiś czas. W tym momencie Dogan i Ender wchodzą do restauracji. Teraz sam się przekonasz, że mam rację, Dogan. Kamera pokazuje nam Caimp, która nie jest sama przy stole, ciesząca się rozmową z mężczyzną naprzeciwko niej, którym jest Engin. Widząc ich, Caimp udaje zaskoczoną i mówi, Ender też tu jest. Engin zwraca się do Ender i Dogana. Dobry wieczór. Caimp macha do nich, a Engin również podnosi rękę na powitanie. Dogan kiwa głową i patrzy na wściekłego Ender, który nie wie, co powiedzieć na jej obronę. Dobra robota, Emirze. Kiedy Ender i Dogan wyjdą, wypuść go. Yildiz mówi do Emira przez telefon. Ender myśli o mnie jak o starej, głupiej Yildizie, ale pamiętam wszystko, co mi zrobiła. Yildiz mówi do Asumana. Yildiz pamięta, jak wiele lat temu Ender oszukał ją, wysyłając zaproszenie na przyjęcie w nieistniejącym królestwie. Ech, mamo, miałam tylko 27 lat i byłam taka piękna. Zawsze byłeś piękny, Yildiz. Ender, musisz się na mnie uważać. Kiedy tego wieczoru Yildiz pije kawę w ogrodzie swojej posiadłości, Dogan obserwuje ją z miłością, ale nie ujawnia swojej obecności. Ender widzi go i staje się zazdrosny. Następnego dnia Ender udaje się do ginekologa i mówi, że chce jak najszybciej zajść w ciążę. Akcja przenosi się do Kanera, który pyta siostrę, gdzie była tak wcześnie rano, a ona odpowiada mu, że jest u lekarza.
Skaner zmartwiony pyta ją, co się stało. Nic się nie stało, ale myślę, że muszę podjąć radykalne kroki, aby osiągnąć radykalne rezultaty. Jakie radykalne środki, Kako? Nie zamierzasz poddać się operacji plastycznej i zmienić się w lwicę, prawda? Nie, ale powiedzmy, że będziesz mieć siostrzenicę, Kaner za nie mówił ze zdziwienia. Jak nie zwariować? Jakie dziecko? Jestem zupełnie normalny, ale oczy Dogana wciąż są zwrócone na Ildis i muszę mieć dziecko, żeby go ze mną związać. Ledwo wyszłam za Dogana, mam siedzieć bezczynnie, a Ildis to zawodowy kłamca. A powieść Engina i Caimpa to także fikcja. Jakbyśmy nie kłamali? Nie możesz mieć dziecka tylko dlatego, że Ildis kłamie, nie w tym wieku? Wściekły Ender pyta go, co jest nie tak z jej wiekiem, ponieważ jest młodą kobietą i doskonale zdrową, a wiele osób w jej wieku ma dzieci. Idę na terapię. Jak to wymaga dwóch osób? Czy Dogan wie? Ender mówi mu, że w ostatnim etapie włączy Dogana. Jednocześnie Kumri zastanawia się, dlaczego lekarz z SOR jeszcze do niej nie zadzwonił, więc postanawia go poszukać. Selim mówi jej, że zamierza do niej zadzwonić. Kumri pyta go, co robi, a on odpowiada, że ucieka. Kumri sugeruje, aby napili się kawy. Lekarz zgadza się i mówi, że prześle jej adres. Kumri zakłada tanie ubrania i wychodzi do Selima, tymczasem Dogan udaje się do domu Ildis, aby zobaczyć się z córką. Ildis i Dogan są w pokoju córki. Ildis pyta go, czy nie przeprosi jej za oczernianie jej z tą wiedźmą, która jest jego żoną, za to, że jest z Enginem. Nadal tak myślisz, ty też tak myślisz, ale chyba nie zdajesz sobie sprawy? Ender zatrudnił kogoś tylko po to, żeby wyglądało, że Engin i Cainep nie są razem. O czym mówisz? To wszystko się dzieje, dlaczego nie chcesz otworzyć oczu? Jeśli nie wierzysz, że Cainep i Engin są razem, dlaczego nie pójdziesz i z nimi nie porozmawiasz? Nigdzie się nie wybieram. Co chcesz? Ildis ze złością mówi mu, że myślała, że jej nie wierzy, ale Ender ze złośliwości zasłonił mu oczy i patrzy na wszystko tempo. Dogan ze złością mówi Ildisowi, żeby nie był zabawny, ponieważ nie chce już domu w swoim życiu, chce spokojnego życia. Jakie to zabawne, że wybrałeś Ender i chcesz spokojnego życia? Mówi wściekły Ildis i wychodzi z pokoju. Ildis idzie do matki i siostry i mówi im, że jest wściekła, ponieważ Ender nie rozwiedzie się bez względu na to, co zrobią, a Dogan patrzy na nią, jakby był pod wpływem zaklęcia. Co, Ildis, to niedobrze, musimy to umyć octem i wodą, daj spokój. Sugeruje Asuman. Tak, mamo, zgadza się, wykąpmy go, żeby znienawidził nas jeszcze bardziej. Odpowiada Cainep. Czy to pomoże? Pyta Ildis. Oczywiście, ocet i sól to panaceum. Odpowiada Asuman. Cainep pyta matkę, czy planuje marynować Dogana, na co Asuman mówi jej, żeby się w to nie mieszała, bo on nie rozumie takich rzeczy. Asuman i Ildis planują spróbować octu i wody, a Cainep patrzy na nich z niedowierzaniem. Asuman i Aizel mieszają miksturę, a Ildis i Cainep im się przyglądają. Asuma karci ich, że muszą albo ugasić Dogana, albo wyrzucić płyn za niego, ale do kropli. W tym momencie Dogan uściskał córkę i powiedział Ildisowi, że wyjeżdża. Ildis zabiera córkę i mówi Aiselowi, że musi zmyć błoto ze schodów. Dogan wychodzi, a Ildis gestem nakazuje Aiselowi, aby oblał Dogana wodą. Aizel rzuca wodę, ale oprócz Dogana woda obmywa Sedai i Emira, którzy w tym momencie wchodzą do rezydencji.
Śmiech, Yildiz mówi Doganowi, że jest mu przykro, że wszędzie są wirusy, więc on i Izel postanowili się umyć, aby szybko wyschnąć. Masz starożytny zwyczaj, mówi Emir, próbując usunąć płyn z oczu, bo jest zły. Kumri spotyka się z lekarzem, a on pyta ją, co stało się z jej pracą, a ona odpowiada mu, że ją znalazła, a nawet zaczęła. Twój szef musi być dobrym człowiekiem, skoro jesteś tu teraz ze mną. Moja zmiana zaczyna się dziś wieczorem. Jesteś kelnerką? Tak, moja praca gdzieś tu jest. Więc jeśli nie będę miał dziś nic do roboty, przyjdę do ciebie i obejrzę twoją kawiarnię. Kumri nie ma nic do roboty i każe mu przyjść. Selim pyta ją, jak nazywa się to miejsce, a Kumri odpowiada mu, że wyśle mu lokalizację dziś wieczorem. Kumri wraca do domu i mówi Kanerowi, że pilnie musi pomóc jej znaleźć pracę, ponieważ dziś wieczorem musi być kelnerką, a właściciel musi ją zwolnić, a ona zapłaci mu tyle, ile zechce. Dogan mówi Enderowi, że Yildiz powiedziała mu, że zatrudniła mężczyznę, aby był jej siostrą. Ender pyta go, czy jej uwierzył. Nie wiem, w co wierzyć, chciałem ci tylko powiedzieć, mówi Dogan. Ender odpowiada, że nie ma zamiaru robić niczego, żeby mu się udowodnić, bo to tak, jakby Yildiz poprzysiągł zakończyć ich małżeństwo. Ender spotyka się z Handan, aby poprosić ją o pomoc. Prosi Handana, aby opuścił jej dom i przeprowadził się do domu Enjina, a następnie pokazał Doganowi, że Enjin i Yildiz są razem. Powiedzmy, że się zgadzam, jaka jest dla mnie korzyść? Pyta Handan, przede wszystkim będziesz chronić swojego brata przed Zajneb i Yildizem. Dlatego nie muszę ci pomagać, kochanie, a twój samochód podjedzie pod drzwi, jaki samochód? Ten minibus, który miałeś wcześniej, jest w porządku, bez zastanowienia Handan zgadza się. Kaner przypadkowo spotyka Emira przed rezydencją. Emir jest zainteresowany tym, jak układają się jego relacje z Kumri. Och, Kumri nie czuje się dobrze. Ona chce być biedna, chce znaleźć pracę i zostać zwolniona. Teraz idę do kawiarni porozmawiać, mimo że nie jestem blisko właściciela. Chodź, zaprowadzę cię do kawiarni, gdzie jestem blisko właściciela. Handan idzie do brata i mówi mu, że musi się do niego wprowadzić, ponieważ jej dom został zalany. Enjin mówi jej, że nie ma problemu z przyjściem do niego. Szczęśliwy Handan mówi Jamalowi, że w ich życiu dzieją się dziwne rzeczy i jej samochód przyjedzie, bo pomoże w czymś Enderowi i kupi jej samochód.